Sala. Zaczynaliśmy w 2018 roku od małej imprezy, jeszcze w mieście Kamienna Góra, skąd właściwie pochodzimy. Też warto dodać, że dotychczas oprócz zawodników z Polski wielokrotnie mieliśmy zawodników z Białorusi, z Ukrainy, ostatnio nawet z Islandii. Jest to, właśnie to jest takie bardzo fajny smaczek w tym wszystkim, że udaje się angażować to środowisko nie tylko polskie, ale także jakby za granicę. I również na tej gali będziemy mieli taką możliwość, żeby zaprezentować umiejętności nie tylko naszych lokalnych zawodników, również zawodników z całej Polski, z całego regionu. Dodatkowo z pewnością będą tutaj zawodnicy ponownie z Islandii, którzy u nas mieli okazję walczyć na gali. 3 minuty oraz 6 walk na dystansie 3 minuty po 5 minut. Zanim oficjalnie zwaszczymy bohaterów jutrzejszego wieczoru, pragniemy podziękować wszystkim partnerom organizacji CFN, którzy przyczynili się do powstania wydarzenia. To biały mogę ty wygasić wszystko. Tak. No ja nie zrozumiałem, bo Arka z Arkiem rozmawiałeś, ty wysłuchaj. Tak? Tu? Dobra. Zapraszam. Ty, będziemy mistrza, mistrza. Jesteś jednej miejscowości? Nie, nie, całej. Zawsze jest, ale miejmy nadzieję, że budujący jest. Musi być dobrze. Tak jest. Największa gala na kim walczysz? Przed walką. Pod względem publiczności chyba największa. Najwięcej ludzi. A jak robi wrażenie na tobie ta gala? Bardzo super, super jest zorganizowana, fajna oprawa, naprawdę jest fajnie. Super. Wyrwij tą rękę lewą. Szarpuj! Pracuj! Teraz bijesz tą lewą ręką! Bij! Bij tą lewą ręką! Bij! Cały czas bij! 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 Tak, tak! Bij, bo się wybroń! Bij! Wiesz co, no bardzo dobre, tym bardziej, że byłem do tej pory po 3 przegranych z rzędu i no nie ukrywam, że brakowało tej wygranej, żeby też znaleźć jakąś motywację do uprawiania dalej tego sportu. Także no jestem szczęśliwy, nie ukrywam, że też były roszady, przeciwnicy się zmieniali, także tutaj wielki szacunek dla Owsianego, że wziął tą walkę, postawił warunki, wiedziałem, że w stójce postawi mocne, tutaj też się bałem gdzieś nadzieć na cios,
ale udało się wygrać, skontrolować to, także jestem no, bardzo zadowolony. A teraz powiedz mi, jak się podobał doping na Aqua przy swojej publiczności? Bardzo, bardzo to pomaga, niosło człowieka gdzieś nawet, podejrzewam, że jakby były, chociaż nie było, ale chwilę zwątpienia, to potrafiłoby to jeszcze bardziej zmotywować do działania. Dziękuję tutaj wszystkim kibicom z Wałbrzycha, szczególnie znajomym, którzy przyszli, mogłem ich słyszeć. Super, świetna atmosfera. Dziękuję za chwilę wywiadu. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, kibiców. Dzięki. Jak się podoba na dzisiejszej gali? Cześć wszystkim, ogólnie piąta gala Contender Fight Night. No, największe wydarzenie no, do tej pory. Publiczność pisała się, dużo ludzi, ale walki jak do tej pory perfekcyjne. Tak? Dużo skończeń, ekscytujące walki, wszystko fajnie. Około 1500 ludzi przyszło na to wydarzenie, no największa gala naszej do tej pory, tak? No liczymy, że następne jeszcze będą większe. A powiedz mi, jak obstawiasz dwie ostatnie walki wieczoru? No Artur, no na pewno ma mocnego chłopaka, no debiutant, tak? Może być fajna walka, w szczególności będzie mocna, bo Artur jest mocno odbijący zawodnikiem, tamten jest debiutant, tak? Co do Natalii, no Natala no, jeszcze wygra, a i tego życzę, no ma możliwość w Facebooka, bo to jest fajne wydarzenie, oby Natala wygrała. Na korzyść Artura w podobnym rozwiązaniu tej walki. A jak podobała Ci się walka Natalii? Bardzo, bardzo fajna praca, bo wiem, że miała ciężką zawodniczkę, zapaśniczkę, unikała, uciekała, nie dała się obalić i walka jak najbardziej na plus. Dojrzała, mądra walka. Teraz najważniejsze się pytanie, kiedy Ciebie zobaczymy na jakiejś walki? Nie wiem, nie mogę nic jeszcze na razie powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Ok,
Dzięki wielkie. Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim za piątą edycję, za wszystkie osoby, które tutaj pracowały, wszystkim, którzy byli tutaj, wszystkim kibicom, którzy stworzyli tą niesamowitą atmosferę, przede wszystkim zawodnikom, którzy wsadzili kawał serducha w te walki swoje i dali nam mnóstwo emocji, każda walka była twarda, jedne kończyły się w taki, a drugie inne w inny sposób. Przede wszystkim ja jako organizator jestem mega usatysfakcjonowany z faktu, że zawodnicy coraz wyższy poziom prezentują, że z gali na galę idziemy w górę. I to jest jakby taki wyznacznik i mam nadzieję, że z każdą kolejną galą ten poziom będzie coraz bardziej rósł. Będziemy ściągać nowych zawodników, świeżych, tak jak dzisiaj, trochę młodych chłopaków, którzy debiutowali, ale mają za sobą olbrzymie już zaplecze amatorskie. I w tym momencie, gdy oni wchodzą już tutaj do klatki, to oni są już takimi nabitymi armatami, które strzelają. I to jest mega, bo tak naprawdę to nie są laicy, tylko ludzie, którzy wychodzą i dostarczają mega emocji. Przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, z którymi pracujemy, ponieważ ten nasz zespół jeszcze jest stosunkowo skromny, jest nas niewiele osób. I każdy gdzieś dokłada tutaj swoją tą cegiełkę, tak pokrótce. Te osoby, które są zawsze najbliższymi, czyli jest to Bartek, Łukasz, Maciek. Dzisiaj Karolina doszła do naszego zespołu, już od poprzedniej gali, również gdzieś nam delikatnie napomagała. Dzisiaj do tego doszła i mega podziękowania dla całej ekipy Zakwazdroju, bo za ich nieocenioną pomoc, którzy tak naprawdę włożyli mega dużo w to, żebyśmy zrobili dzisiejszą galę. Także mega wielkie dzięki dla nich i dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj byli. Dzięki.